i proszę o jeszcze. Gratuluję. Szanowna pani Urszula Armata Soltys Sołectwa Świerczewek. Codzienna pani praca wykonywana z ogromnym zaangażowaniem sprawia, że z roku na rok Sołectwo Świerczewo staje się piękniejsze, a jakość życia jego mieszkańców jest coraz lepsza, co przekłada się na jego rozwój. Dlatego w imieniu samorządu gminy Wogar, jak i w imieniu własnym, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za dotychczasowy trud, zaangażowanie oraz współpracę, wierząc, że będzie ona kontynuowana w latach kolejnych. Niech ta codzienna służba będzie źródłem satysfakcji oraz osobistego spełnienia, a energia i wytrwałość oraz uznanie społeczne niech pani towarzyszą każdego dnia. Pani sołtys, dziękuję. Dzień dobry Państwu, dzisiaj jesteśmy w sołectwie Świerczewo, jednym z naszych 37 wspaniałych sołectw wśród sołtysek i sołtysów gminy Nowogard, bo 11 marca to Międzynarodowy Dzień Sołtysa i spotkaliśmy się, by przede wszystkim podziękować sołtysom za ich ciężką społeczną pracę na rzecz mieszkańców gminy Nowogard, bo aż 1/3 mieszkańców gminy Nowogard mieszka właśnie w sołectwach. Pogratulować sukcesów i złożyć życzenia. Życzenia zdrowia, życzenia osobiste, czyli spełnienia marzeń, szczęścia rodzinnego, sukcesów zawodowych, ale również te życzenia na niwie społecznej, na niwie sołeckiej, aby te wszystkie plany, które ma sołectwo, mają rady sołeckie, mają mieszkańcy, udało się każdemu z sołtysów realizować. Sołtysi to nieodzowny element gminy Nowogard. Nie wyobrażam sobie gminy Nowogard bez tak wspaniałych ludzi, którzy na co dzień służą swoją fachowością, pomocą i wyciągniętą ręką w kierunku mieszkańców. To wspaniali ludzie. Dziękuję bardzo.